Mistrzostw Biznesu Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Jedna z finalistek konkursu Sukces Pisany Szminką oraz prelegentka projektu Sukces jest kobietą, w którym dzieli się jak łączyć biznes z życiem prywatnym. Dzisiaj moim gościem jest Dominika Kolmaga, którą bardzo serdecznie witam. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry Tomku. Przeszkoliłaś ponad 2000 osób. Jakie wnioski, jakie doświadczenie wyciągnęłaś z tego czasu? No, moje doświadczenie jest dość długie, bo faktycznie zaczęłam 6 lat temu szkolić. Zaczęłam od zera i od takiej niepewności samej w sobie. Musiałam się przez te lata nauczyć i przekonać, że to, co mówię, jest przede wszystkim poprawne, że wiedza, którą przekazuję, jest bieżąca i aktualna. No i przede wszystkim sama musiałam w siebie uwierzyć i to był faktycznie taki największy krok milowy w tym, żebym mogła tę wiedzę przekazywać dalej i zgłębiać swoje dalsze zainteresowania, ale już kiedy się przekonałam, że ja już jestem na tyle pewna siebie i potrafię to robić, no to szkolenia wciągają jak kokaina, to chce się więcej i więcej i chciałoby się szkolić ciągle na żywo i mieć interakcje z ludźmi, no ale wiadomo, jaka jest aktualna sytuacja, strasznie nam tego brakuje. Zajmujesz się profesjonalnie doradzeniem startupom, czyli firmom, które dopiero startują. Mhm. Tak, startupy to jest moja ogromna pasja. Uwielbiam przedsiębiorców, którzy zaczynają z zerową wiedzą i można ich przekonać do tego, jak robić biznes poprawnie, legalnie i zacząć z nimi od zera, krok po kroku, bo wtedy jest najłatwiej ich po prostu ułożyć, tak czysto biznesowo, finansowo, podatkowo, jest nam dużo łatwiej. Ja akurat prowadzę szkolenia i doradztwo z zakresu księgowości, podatków, troszkę prawa, więc są to takie tematy, których wszyscy ludzie się boją i przedsiębiorcy, jak przychodzą do mnie, to oni są zawsze przestraszeni i zawsze są przekonani, że dowiedzą się ode mnie czegoś strasznego i ja na pewno im czegoś zabronię, a ja po prostu chcę ich przekonać do tego, że można w Polsce robić dobry biznes, płacić przy tym w miarę optymalne podatki, jeżeli zaczniemy od samego początku dobrze. Roman Mutkowski, twórca TVN CNBC Business, w której zresztą dawno, dawno temu miałem swój program. Po tym, jak sprzedałem moje studio telewizyjne, znaczy w sumie rzeczy z tego studia, powiedział mi, że może ty to jesteś wiecznym startuperem, żeby coś zaczynać. Są tacy ludzie, których kręci po prostu, żeby cały czas coś zaczynać. Wiesz co, mam tak samo, kiedy patrzę na swoje biznesy i na swoje pomysły, to moja główna wiodąca firma Text Today aktualnie jest już na tyle rozwinięta, że startupem faktycznie nie jest. Natomiast moje inne pomysły, które tlą mi się gdzieś tam w głowie i których się dopatruję tak z dnia na dzień w życiu codziennym i w codziennych czynnościach, faktycznie chciałabym przełożyć później na biznesy, oczywiście często zaczynając od totalnego zera albo w ogóle dokształcając się. Teraz poszłam na studia, już kolejne studia, które kończę, bo wymyśliłam sobie nową dziedzinę biznesu, którą chciałabym gdzieś tam zgłębiać. No i do tego jest mi po prostu potrzebna wiedza, więc znowu zasiadłam w ławie studenckiej. Fakt, że przez internet, ale jednak fajnie, fajnie, kiedy możemy się ciągle dokształcać i szukać tych pomysłów w takim życiu codziennym. Jesteś też jedną z finalistek konkursu Sukces Pisany Szminką. To jest projekt Olgi Kozierowskiej. Jak wyglądała twoja przygoda właśnie z Sukcesem Pisanym Szminką? Powiem ci szczerze, że byłam tym kompletnie zaskoczona. Tam nominacje wysyłają osoby z mojego otoczenia, nie ja sama się tam zgłaszam. Więc było mi oczywiście bardzo przyjemnie, że ktoś mnie zauważył i chciał, żebym pojawiła się w gronie wybrańców. No, kiedy zadzwoniła Magda od Olgi z fundacji, powiedziała mi, że zostałam wyróżniona i zaproszona na rozmowy jako finalistka, to nie do końca wierzyłam, w ogóle nie załapałam tematu, no bo mój pomysł biznesowy to jest po prostu firma księgowa, fakt, że skierowana do startupów i prowadzona w trochę bardziej innowacyjny sposób niż wszystkie inne biura księgowe, ale dalej to nie jest jakaś tam innowacja na skalę światową, na jakiś wyróżnik. Tym bardziej firma usługowa zawsze ma trudności w udowodnieniu, że czymś się wyróżniamy na rynku. Więc było to dla mnie olbrzymie zaskoczenie, równocześnie wyróżnienie, że mogłam opowiedzieć o swoim biznesie i poznać te wszystkie wspaniałe kandydatki. Niestety COVID przerwał nam możliwość spędzenia czasu na tej gali finałowej. Ale jednak doświadczenie i sama przygoda, osoby, które były w jury, jest dla mnie zdecydowanie wyróżnieniem, że mogłam tam się pojawić. Jak stworzyć coś z niczego? Być otwartym, szukać pomysłu w najprostszych rzeczach, które na co dzień robimy i z którymi mamy najwięcej do czynienia.
ciągle się uczyć, być otwartym na wiedzę i na ludzi, znaleźć sobie swoją połówkę w biznesie, bo jednak jeden człowiek nie może być odpowiedzialny za wszystko. Fajnie jest, kiedy po prostu się łączymy w jakieś pary biznesowe i wtedy każdy z nas się uzupełnia. Ja taką swoją parę mam i bez Tomka na pewno wielu rzeczy bym nie osiągnęła. Ale ja od razu przedam, tu nie chodzi o mnie, nie o tego Tomka. Nie? Pozdrawiam Tomka Nowaka, z tych Nowaków. Faktycznie dużo fajniej jest prowadzić biznes we dwoje, kiedy możemy się razem wspierać i komuś się możemy zwierzyć, możemy poszukać nowych rozwiązań wspólnie. Daje to na pewno dużo, dużo lepsze efekty, niż gdybym gimnastykowała się z tym biznesem zupełnie sama. I myślę, że to jest taka moja złota recepta na prowadzenie biznesu. Na zakończenie powiedz jeszcze, jak możesz nam pomóc. Mogę wam pomóc z podatkami, z księgowością, no i doradzić, jaki biznes, komu jest pisany, jak udoskonalić swój pomysł biznesowy, żeby on faktycznie wpadł i zaczął na siebie zarabiać. No i mogę się polecić jako opiekun startupów, bo te kocham najbardziej. Zapraszamy i zachęcamy. Jak cię znajdziemy? Przez internet, na Facebooku, na LinkedInie, przez naszego fanpage'a. Wszystkie kanały internetowe i social mediowe są otwarte. Dominika Kolmaga, bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki serdeczne.